Najlepsze światy, fantazy. Oczywiście lista jest subiektywna, także zachęcam Was do zrobienia 10 własnych najlepszych światów fantazy. Przedstawcie je w komentarzu i pochwalcie się, co tam lubicie. Age of Mythology. Strategiczna gra czasu rzeczywistego wyprodukowana przez Ensemble Studios. Gra została wydana 1 listopada 2002 roku przez Microsoft Game Studios. W grze możemy grać Grekami, Egipcjanami, Wikingami bądź ludem Atlantydy. No dobra, ale to nie jest świat fantazy, a nie jakiś uniwersum. Tylko gra historyczna oparta na mitologii. No dobra, ale inaczej już można spojrzeć na to wszystko, gdy rozegramy kampanię. Tam świat jest już przedstawiony jako uniwersum i choć pojawiają się historyczne wydarzenia, jak na przykład oblężenie Troi, to faktycznie świat jest oparty na mitologii. I to właśnie, ale nie jednej mitologii, tylko właśnie różnych mitologiach. I te różne mitologie są w bardzo zręczny sposób połączone w jeden spójny świat. Wiecie, Grecy, Egipcjanie, Wikingowie to zupełnie różne kultury, i inne mitologie. A na potrzeby Age of Mythology zostały utworzone takie zwarte krainy, zwarty świat, w którym owe mity się nie wykluczają, a dodatkowo bardziej rozbudowano mechanizm. Mityczny, że tak powiem, dzięki czemu sprawiono, że to wszystko ma naprawdę sens i nie jest jedynie odtworzeniem mitologii, ale jest naprawdę logicznym scenariuszem fantazy. Warhammer świat fantazy stworzony przez brytyjską firmę Games Workshop. Świat Warhammera w wielu aspektach przypomina ziemię z okresu późnego średniowiecza. Na mapie świata, pomimo nieco innego kształtu lądów, bez trudu można rozpoznać Europę, Amerykę Południową oraz inne kontynenty. Państwa Starego Świata i ich kultura także były wzorowane na krajach z prawdziwego świata. Wzorowane na historii świat wkomponowane są elementy inspirowane światami fantazy. Można odnaleźć tam elementy do złudzenia przypominające Las Lotharien, Shire czy Transylwanię. Oczywiście posiada to wszystko swoje nazwy. Oprócz gier w świecie Warhammera ma też miejsce akcja wielu powieści i opowiadań. Piąty element, film science fiction produkcji francuskiej z 1997 roku w reżyserii Luca Bessona. Akcja rozpoczyna się w 1914 roku w pobliżu egipskiej świątyni. Następnie akcja filmu przenosi się do roku 2263 i właśnie ten świat przedstawiony w przyszłości tak bardzo mi się spodobał. Wiem, że film Piąty Element został zmierzczony przez takie produkcje jak Gwiezdne Wojny czy też Star Trek, ale moim zdaniem to co ukazał Luke Besson, ma o wiele większą wartość. Wartość estetyczną. Po pierwsze, przedstawiono tam futurystyczne społeczeństwo, bardzo przypominające to, co prezentują nam twórcy cyberpunka. A dodatkowo zadbano o wyrazistość postaci pod kątem estetycznym. Nie jest to świat w pełni zmechanizowany, szary czy elektroniczny, ale bardzo kolorowy, momentami może nawet kiczowaty i pokręcony. Także taka wizja przyszłości, moim zdaniem, jest o wiele bardziej interesująca niż ta ukazana w innych filmach science fiction. Narnia, fantastyczny świat stworzony przez brytyjskiego pisarza Louisa, w którym rozgrywa się akcja jego powieści z cyklu Opowieści z Narni. Świat ten zawdzięcza swoją nazwę znajdującej się w nim krainie Narni, wokół której w głównej mierze toczą się opowieści. Mieszkańcami Narni są liczne fantastyczne stworzenia, takie jak fauny, centaury, karły oraz mówiące zwierzęta. W Narni bardzo powszechna jest magia. Kraina ta została stworzona przez lwa Aslana. Louis prawdopodobnie zaczerpnął nazwę swej magicznej krainy z wersji. Wersji nazwy włoskiego miasta Narni. Fantastyczny świat, w którym rozgrywa się akcja, podzielony jest na liczne kraje. Stolicą królestwa Narni jest zamek Ker Paravel, który podczas Złotego Wieku leżał na półwyspie. Półwysepten podczas kilkuletniej nieobecności legendarnych władców stał się wyspą. Louis przedstawia nam ten świat jako miejsce starcia cywilizacji z naturą, z czego cywilizacją nazywa się ludzi, zaś naturą wszelkie mityczne stworzenia. Mnie osobiście najbardziej przypadł owy świat przedstawiony w pierwszej części, czyli Lew Czarownica i Stara Szafa. Świat bardzo zimny, zimowy i magiczny. Mu. Kraina mityczna, jeden z tak zwanych zaginionych lądów. Według przekazów i różnych autorów kontynent Mu znajdować się miał na Pacyfiku lub między Australią a Indiami. Żadna z tych lokalizacji nie znajduje potwierdzenia geologicznego ani archeologicznego. Legenda lądu Mu została spopularyzowana przez Jamesa Churchwarda w serii książek. Pierwsza Mu zaginiony kontynent została wydana w 1926 roku. Churchward twierdził, że pewien kapłan hinduski pokazał mu starożytne tablice stworzone przez zaawansowaną cywilizację zamieszkującą właśnie kontynent Mu. Ląd ten według jego przekazów miał mieć długość 9600 km i rozciągać się od punktu leżącego na północ od Hawajów aż do Wyspy Wielkanocnej. Według Churchwarda erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi i potężne fale zniszczyły Mu 12 tysięcy lat temu. Pozostałością kontynentu mają być wyspy rozrzucone na Oceanie Spokojnym. Owa kraina stała się główną areną rozgrywki gry Mu Online. Warto zapoznać się z tą produkcją, choć jest dość stara, przypomina dziś te Wasze lole i inne takie wypierdki, tylko bez wątpienia mu online jest po prostu dużo lepsze. Elder Scrolls, seria komputerowych gier fabularnych. Prace nad serią rozpoczęły się w 1992 roku. Wcześniej zespół tworzył przede wszystkim gry sportowe. Seria oferuje wiele możliwości, począwszy od personalizacji postaci, skończywszy na rozwijaniu umiejętności czy wykonywaniu zadań. Twórcy postarali się o bardzo rozbudowany świat, w sumie jeden z największych z tego, co mi się wydaje. Każda rasa posiada swoją dość osobliwą historię oraz rodowód. Ponadto dwie najbardziej istotne krainy, czyli Skyrim oraz Morrowind, są po po prostu przepiękne, także wartość estetyczna tej gry również na plus. Korynis, fikcyjna wyspa, na której rozgrywa się akcja gier komputerowych Gothic, Gothic 2 oraz Gothic 2 Noc Kruka. Jej stolicą jest miasto Korynis, zdobyte przez orkową armię podczas wojny ludzi z orkami. Kluczową lokalizacją na wyspie była górnicza dolina, która zawierała ogromne pokłady rudy, która napędzała całą gospodarkę wyspy. Jednak po zniszczeniu magicznej bariery miasto zaczęło bankrutować. Było ono zaopatrzane przez okoliczne farmy, jednak po buncie chłopskim, znieconym przez bogatego właściciela ziemskiego onara, farmerzy, Zaprzestali utrzymywać kontakty z miastem. Powodem takiej decyzji były ciągłe najazdy i grabieże strażników miejskich. Drugą ważną lokalizacją była zapomniana dolina budownicza zwana Jarkendarem. Znajduje się ona na północy wyspy i była zamieszkiwana przez prastarą cywilizację czczącą Adonosa. Zginęli oni jednak w wyniku wielkiej powodzi, którą zespał właśnie ten Bóg. Tak swoją drogą, świetna gra, no ale po prostu wspaniała, chyba jedna z najlepszych, a świat został tak. Tak rozbudowany, że wszystko ma jakieś logiczne rozwiązanie i choć nie jest jakoś niewyobrażalnie duży, to jest bardzo zwięzły i w dzisiejszych produkcjach różnego rodzaju właśnie brakuje takich światów. Heroes of Might and Magic. Seria komputerowych strategicznych gier turowych osadzona w świecie fantazy. Świat przedstawiony w grze to daleka przyszłość. Wizja nie zakłada jednak rozwoju cywilizacji, ale jej całkowity upadek, cofnięcie się w rozwoju do epoki barbarzyńców oraz ewolucję nie w stronę intelektualną, ale krwawą i brutalną. Twórcy postawili na podział na rasy, z czego każda rasa posiada własną kulturę, architekturę oraz przede wszystkim armię. Te najbardziej rozpoznawalne to ludzie, elfy, moje ulubione mroczne elfy, umarlaki, oczywiście demony oraz czarodzieje. W każdej odsłonie owe cywilizacje przechodziły pewne przemiany. Pojawiały się czasami jakieś wyjątkowe odmiany, jak na przykład bagna w trzeciej odsłonie. Bardzo ciekawy świat. Inne zaś były obecne przez wszystkie części, jak na przykład właśnie elfy. Uważam, że Heroes of Might and Magic to idealne podsumowanie tego, co udało się osiągnąć ludziom w twórczości fantazy. Westeros, główna kraina z serii Gra o Tron. Niemal cały kontynent, z wyjątkiem obszarów za murem, jest zarządzany przez pojedynczą jednostkę polityczną, znaną jako Siedem Królestw, które utrzymuje wierność królowi Andalów, zasiadającemu na żelaznym tronie w królewskiej przystani. Terminy Siedem Królestw i Westeros z czasem stały się synonimami. Świat jest bardzo spójny i w przeciwieństwie do większości światów fantazy jest zdominowany przez ludzi, a nie przez różnego rodzaju inne rasy. Wiele małych jednostek politycznych i geograficznych posiada swoich władców, jednakże każdy z nich chciałby zasiąść na głównym tronie i sprawować władzę absolutną i na tej podstawie zbudowano całą fabułę powieści. Śródziemie, kontynent, na którym toczy się akcja większości legendarium Tolkiena. Określenie to używane jest zarówno na określenie całej Ziemi, opisanej m.in. w Hobbicie, Władcy Pierścieni i jak i w węższym sensie jako nazwa głównego kontynentu. Choć Śródziemie uważa się za inny świat, Tolkien stwierdził, że jest to literacka wizja historycznego okresu około 6 lub 7 tysięcy lat temu. Fabuła toczy się głównie w północno-zachodniej części kontynentu, odpowiadającej Europie. Niewiele wiadomo o wschodzie i po w południu Śródziemia, gdzie znajdowały się Ukrainy Run, Kant i Hardweight. Historia Śródziemia podzielona jest na kilka etapów. Hobbit i Władca Pierścieni opowiadają o wydarzeniach, które miały miejsce pod koniec III ery, podczas gdy Sili Malerion zajmuje się głównie pierwszą, choć Śródziemie używane jest przez Tolkiena na określenie tylko jednego kontynentu. Dokonane przez Tolkiena porównania zbieżności klimatycznych, botanicznych i zoologicznych regionów Śródziemia i Ziemi prowadzi do wniosku, że Shire, ojczyzna Hobbitów znajdzie się w jakiejś umiarkowanej Anglii, Gondor w śródziemnomorskich Włoszech i Grecji, Mordor w Turcji i na Bliskim Wschodzie, Gondor Południowy na pustyniach północnej Afryki, zaś pozostałe części m.in. w Rosji, Kazachstanie czy np. w Islandii. Według Tolkiena, Shire znajduje się w okolicach angielskiego Workshire. Mina Tirith w Gondorze jest odpowiednikiem Bizancjum, a Isengard odpowiednikiem Wenecji. Tolkien stworzył język, mitologię i historię śródziemia, które stanowiły tło historyczne jego powieści. Większość z jego opowieści esejów o śródziemiu oprócz tej Władzy Pierścieni została zredakowana i wydana po jego śmierci przez jego syna Christophera.